Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Kontynuujemy serię poświęconą symulacjom cieczy, a dzisiaj opowiem kilka słów na temat zwykłego fluidu, a więc fluid. Zaczynamy. Mam tutaj symulację z poprzedniego tutoriala, w którym mówiliśmy o domenie. Domena to są te dziwne kształty, które tutaj są ustawione na dole. To są zwykłe gluty. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak taką domenę ustawić, powinien obejrzeć poprzedni tutorial związany z domeną. Ta domena obecnie spada z tej kulki i rozpryskuje się w dość spektakularny sposób na dole. Natomiast domena musi skądś wiedzieć, skąd bierze się w niej płyn. I ten płyn może wziąć tak naprawdę z dwóch rzeczy. Jedną z tych rzeczy, która informuje domenę o tym, że płyn w niej jest, jest obiekt, którym jest ta kulka tutaj. Na samym początku, gdy robiłem tę symulację, ustawiłem tę kulkę i zmieniłem jej rodzaj fluidu na fluid. O tym dzisiaj chcę powiedzieć. Jest to dosyć proste ustawienie, więc nie będzie tu wielkich filozofii, myślę. No i teraz popatrzmy, jak to działa. To jest źródło cieczy dla domeny. Domena tak naprawdę w swoim pierwotnym wydaniu to jest taki cube. On ma swoją objętość, a ta objętość to jest tylko objętość symulacji. Natomiast objętością płynu jest objętość tej kulki, którą ustawiłem jako obiekt typu fluid. Mogę mieć dwie takie kulki. Troszeczkę zmniejszę na przykład tę kulkę, skopiuję. I teraz są dwie kulki, które ustawione są jako fluid. Być może zabije mi to za chwilę blendera, gdy puszczę obliczenia, no ale tak czy inaczej możemy sprawdzić, co się będzie działo. A więc zaznaczę domenę, nacisnę guzik bake, no i oczywiście będzie trzeba trochę poczekać. Ok, moja domena się wybejkowała, a więc całą symulację mam już wyliczoną, ale jeżeli przewinę teraz, to widać, że nic się nie zmienia. Można byłoby wpaść tutaj w panikę, zacząć krzyczeć, biegać i wołać pomocy, ale tak naprawdę nic nie dzieje się, dlatego że sam przed chwilą przestawiłem tę domenę w tryb oglądania geometrii, a nie tego, co powinienem mieć. A więc ustawię sobie na final tutaj i już widać, że domena przykleiła się tym razem do dwóch obiektów typu fluid. Jeżeli teraz będę przewijał, to zobaczę, że oba te obiekty spokojnie sobie w formie dużej kropli spadną, generując jakieś przypadkowo rozmieszczone kropelki, nawet takie malutkie jak ta tutaj, widać taki odłameczek, no i potem będą się spokojnie gdzieś tam rozchlapywać, mieszać i tak dalej. A więc spektakularne chlupnięcie. Właśnie tutaj możemy obserwować, puszczę teraz całość, tak to wygląda. No więc widać, że jest nieźle. Domena oczywiście zajmuje tutaj niewielką objętość i jak widać jest bardzo niestabilna, zwłaszcza tam, gdzie jest mało płynu. Ten płyn migocze, ponieważ ten mesh miał niewielką rozdzielczość. Gdyby miał dokładniejszą rozdzielczość, ten płyn by się troszeczkę spokojniej zachowywał. No dobra, więc teraz mam te dwa obiekty. Jeden z tych obiektów teraz chciałbym troszeczkę scharakteryzować albo opowiedzieć trochę dokładniej, jak on działa. Więc tą dolną kulkę pozostawimy bez zmian, natomiast górną zmienimy. I typ tej kulki to jest fluid i ona ma tutaj takie ustawienia jak volume initialization. Tutaj są trzy opcje tak naprawdę, czyli obie wersje naraz, łuska, można powiedzieć, albo powierzchnia, ewentualnie objętość. Tutaj chodzi o to, że domena, sprawdzając, w którym miejscu jest płyn, musi wiedzieć, że ten płyn zabiera pewną objętość. I objętość to jest właśnie volume tutaj. A więc cała objętość kulki będzie zamieniona i traktowana jak płyn w następnych symulacjach. Jeżeli natomiast wybiorę sobie shell, to w tym momencie brana pod uwagę będzie tylko powierzchnia tej kulki, a nie jej środek. I to będzie niewielka ilość płynu związana z powierzchnią, tak jakby to była pusta sfera, nic więcej. Wtedy tego płynu będzie oczywiście mniej. Ale w przypadku, gdy mam wybrane shell, nie muszę wymagać, aby ta kulka była obiektem o zamkniętej powierzchni. Natomiast jeżeli wybiorę volume, to muszę zagwarantować, że to będzie bryła zamknięta, że to będzie mesh, który nie ma żadnych dziur. A więc, jeżeli użyję shell, mogę generować płyn nawet z pojedynczego plane'a, a w przypadku volume nie mogę. Tak to wygląda. Mogę także wyeksportować ten mesh zanimowany podczas symulacji, czyli tą gruchę tutaj, do osobnych, że tak powiem, instancji, a to jest przydatne tylko wtedy, kiedy mam jakąś symulację opartą o system kości tutaj. Jest to taka pewna niedoskonałość tego symulatora. W normalnych przypadkach, kiedy mam ruchome obiekty, ruchomą domenę, nie jest to wcale wymagane. Najciekawszą opcją dla ustawień tego fluidu jest to, że mogę nadać mu początkową prędkość. Obecnie jego prędkość w trzech kierunkach w przestrzeni wynosi 0, co jest pokazane tutaj jako initial velocity. No i mogę teraz pchnąć ten płyn w którąś stronę. Możemy na przykład wpisać tutaj prędkość na x równą 3, co spowoduje, że taka domena będzie liczyła płyn, który rusza się w przypadku tej górnej kulki, a ta dolna sobie spokojnie spadnie na dół. Możemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jeżeli znowuż wybejkuję całość. A więc teraz klikam w moją domenę, daję guzik bake i znowuż trzeba poczekać. Użyję trochę magii, aby ten czas przyspieszyć. A
Okej, właśnie się skończyło liczyć, w związku z tym możemy teraz zobaczyć, co takiego się wydarzy w tej naszej domenie. Puszczam symulację i jak widać, pierwsza z tych kropel wielkich, z tych kulek została wręcz rzucona na ściankę i spektakularnie się rozprysnęła. Ponieważ przypominam, jak to w poprzednim tutorialu było ustawione, domena ma teraz ustawionych zestaw cząstek o nazwie Fluid Particles. A więc ładnie się wszystko rozpływa. Super to wygląda. Jeżeli spojrzę na scenę od samego przodu, to widzę, że ten rzut tutaj spowodował już wstępne nawet rozchlapnięcie się domeny, chociaż może to być też spowodowane z tym, że tu na górze była jej granica i troszeczkę się tego płynu o tą granicę zaczepiło i spowodowało to jego rozerwanie na części. Być może taka była przyczyna. Widać, że on się próbuje do niektórych fragmentów przykleić, to go rozrywa, a później chlapie się dalej. No więc mamy symulację. Teraz możemy jeszcze zobaczyć, co będzie, jeżeli dodam do takiego mesha domeny, już nie samego Fluid, modyfikator Subdivision Surface. Tutaj mam modyfikatory. Jest modyfikator o nazwie Fluid Sim, który normalnie znajduje się tutaj, Fluid Simulation. I mogę teraz dodać modyfikator Subdivision Surface. To powoduje, że cała siatka tej mojej domeny zostaje dodatkowo jeszcze pocięta. Taka jest oryginalna, jak widać. A taka jest po pocięciu, a więc dostaje pewne takie zaokrąglenia na drobnych elementach, które normalnie miałyby kształty bardzo ostre, wręcz nie wyglądające na płyn. To powoduje pewne poprawienie tak naprawdę siatki, ale nie zawsze wygląda dobrze, ponieważ Subsurf akurat w tym momencie jest wrażliwy na wszystkie wierzchołki, które są tutaj w topologii trójkątnej poustawiane i jego przyciąganie do tych wierzchołków powoduje mimo wszystko takie niezbyt fajnie wyglądające deformacje. Musiałem tego Subsurfa ustawić gęściej troszkę, po to, aby ten płyn jakoś mi ładnie wygładził i nadal nie będzie to może jakieś super coś. Ok? Także można próbować kombinować, wygładzając ten płyn, ale nie zawsze to będzie wychodziło. Jednocześnie to dotyczy również fluidu, więc już widać, że on tutaj się bardzo fajnie powyginał, ale i tak nie jest doskonały. Zamiast Subsurfa możemy dodać modyfikator taki jak Remesh i totalnie zmienić wygląd tego płynu. Oczywiście teraz jego rozdzielczość jest niewielka, dlatego wiele fragmentów zniknęło. Jeżeli odznacza checkbox do usuwania odłączonych części, jest więcej fragmentów. Jeżeli zwiększę precyzję czy też głębię drzewa, no to w tym momencie mogę mieć znacznie większą dokładność w odwzorowaniu tej wody. No i ta woda tutaj ma topologię, która jest już poprawiona i zbudowana w oparciu o jakieś tam czworokąty. Zwłaszcza jeżeli wybiorę sobie model Smooth, proszę zobaczyć, wszędzie są ładne czworokąty. No i jeżeli mam potężny komputer i nie chce mi się za bardzo tutaj kombinować, mogę teraz do tego dodać jeszcze modyfikator Subsurf, aby jeszcze dodatkowo wygładzić geometrię. I w moim przypadku jest to już dość sporo wierzchołków, bo widzę, że ich ilość zaraz przekroczy milion. Mam tutaj 2 178 000 wierzchołków. Scena zaczyna się z pewnym trudem obracać. Dodatkowo jeszcze nagrywam film, więc jest dość obciążona moja maszyna, ale widać, że w tym momencie ta symulacja płynu zaczyna wyglądać troszeczkę lepiej. A więc coś za coś. Jak zwykle zresztą tak to bywa. Nawet w Blenderze, który jest za darmo, mamy coś za coś. Dobra, kończę już. To było wszystko na temat modelu Fluid. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie.